Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Witam Was przedsylwestrowo w Motolotnej. W mojej audycji ktoś, z kim myślę większość Was śmiało mogłaby spędzić Sylwestra. I on wie, że jest ciachem. Drodzy Państwo, aktor teatralny, telewizyjny, serialowy, ale też człowiek, który oprócz sceny kochał studiować i studiował coś absolutnie odmiennego, bo oceanistykę i kulturoznawstwo. Oceanotechnikę. Oceanotechnikę. O, drodzy Państwo, jeszcze pamięta przed Państwem Tomasz Ciachorowski. Cześć, Tomasz. Dzień dobry, hej. Cześć, Ola, witam wszystkich słuchaczy. Tomuś, szykujesz się już do Sylwestra? No tak nie do końca, powiem Ci, bo jak co roku pracuję w Sylwestra i pewnie jak wrócę z pracy, to symbolicznie przywitam nowy rok, ale będę regenerować się, żeby wejść w nowy rok ze świeżymi siłami. O właśnie, to Ty będziesz zabawiał innych ze sceny w Sylwestra. Tak. Gram dwa spektakle Damski Biznes na scenie Relax w Warszawie. I uwaga, kończę spektakl, drugi spektakl niedługo przed północą, a rano następnego dnia mam lot do Tajlandii. Wakacje? Wakacje, tak. A, wreszcie. I będą piękne zdjęcia. Będą ciacha piękne na plaży. Zdjęcia. Wiesz co, nigdy nie byłem w Tajlandii i kompletnie nie wiem, czego się spodziewa. W ogóle w Azji byłem tylko raz, kiedy nagrywaliśmy program Agent. To był Hong Kong i Bali. I obiecałem sobie, że wrócę do tej Azji. I tak od paru lat planuję co roku wybrać się tam, chociaż na tydzień. Chociaż tydzień to jest za krótko na Azję. I w tym roku w końcu ta Tajlandia była na mojej shortliście i w końcu się, mam nadzieję, uda. Świetnie. Spełniasz swoje marzenia. Robisz takie listy marzeń na koniec roku i później na nowy rok je wdrażasz? No nie. To jest przypadkowo. Nie, wiesz co? Ja jestem dość dobrym graczem, jeśli chodzi o realizację marzeń. Tak mi się wydaje, że właściwie ja wszystkie swoje marzenia, które chodzą mi po głowie, materializuję wcześniej czy później. Raczej później niż wcześniej, tak mam. Więc u mnie to wszystko jest kwestia cierpliwości. Że co? Zaczynasz to po prostu kroczek po kroczku robić? Jak to robi Ciachorowski? Kroczek po kroczku, stopniowo. I to jest tak, że ja sobie coś wyśnię, wymarzę i potem konsekwentnie do tego dążę, ale ja nie jestem, wiesz, ja ten zapał mi szybko stygnie, potem znowu się pojawia ten zapał i tak krok po kroku to marzenie się nabiera kształtów i się materializuje. I ja już się tego nauczyłem po prostu, że właściwie wszystko, co chciałem, w moim życiu się zdarzyło. Albo zdarza się, bo czasami tak muszę użyć czasu niedokonanego. I gdzieś mam takie przekonanie, że najlepsze, co mnie czeka, jest wciąż przede mną. To jest taka cecha wspólna ludzi. Zauważyłam, którzy nie odwracają się za siebie, tylko żyją teraźniejszością i przyszłością. Mówią, ja nie patrzę, co było z tyłu. Myślę o tym, że najlepsze jest przede mną. I ty to masz. Wiesz co, myślę, że to jest taka cecha też chyba ludzi sukcesu. I oczywiście dla każdego sukces jest czymś innym. Ale dla mnie sukces jest właśnie odhaczaniem po kolei na tej checkliście, której nie mam, tak jak powiedziałem na początku. Ale masz dobry lot. Kolejnych, ale mam dobry lot. No, czujesz się spełniony? Tak. Tak, czuję się. Wiesz co, gdybyś spytała się mnie jeszcze 2-3 lata temu, powiedziałbym, że jeszcze nie, ale dziś tak. Już jest inny błysk w oku. No to co, piosenka dla Państwa. Dobra, zapraszamy. No bo do zabawy się szykujemy. Ola Kuc prowadzi audycję Motolotna. Drodzy Państwo, ze mną cały czas Tomek Ciachorowski. Wiesz, że ciastka fajnie ozdabiają choinkę. Pierniczki. Tak, no. Nie nazywaj mnie piernikiem. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Chociaż już swoje lata na karku mam. Dobra. Ale ksywę Ciacho lubisz. Lubię. Wiesz, wołano tak na mnie od dziecka. I jak byłem w wieku szkolnym, a potem nastolatkiem, to nie miało takiego słowo ciacho, nie kojarzyło się tak, jak dziś się kojarzy.
I tak na mnie wszyscy wołali, tak się przykleiła do mnie ta etykietka. No, na szczęście ona dzisiaj też ma pozytywne znaczenie. Masz powodzenie, co? Zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś urodziwy, Tomek? Słuchaj, co kto lubi? No ja wiem, że wiele osób postrzega mnie jako atrakcyjnego mężczyznę i okej, też się nauczyłem tolerować, akceptować. Akceptować, nie. Wiesz, kiedy ktoś mi sprzedaje taki komplement, to nie mówi, oj nie, weź, przestań, przecież tutaj, wiesz, mam krzywy nos albo coś, tylko mówię, fajnie, dziękuję, nie? Dziękuję. Chociaż nie zawsze ja mam o sobie oczywiście takie mniemanie. Są dni, kiedy unikam lustra i to nie jest tak, że chodzę sobie po tej planecie i myślę sobie, ale jestem fajnym, atrakcyjnym kolesiem, nie? Po prostu lubię siebie. No i ale brawo. Bez przesady. Ale jesteś ciepłym, fajnym, radosnym człowiekiem. Co cię wkurza, Tomek, w życiu? Co mnie wkurza? Ostatnio coraz mniej rzeczy mnie wkurza. Ale niezmiennie wkurzają mnie korki. Korki, kolejki. Nie wiem, czy to jest jeszcze taki z PRL-u taka trauma, w cudzysłowie oczywiście, ale ja pamiętam te czasy PRL-owskie. Jako dzieciak stałem z mamą w tych kolejkach do rzeźnika, po jakieś tam produkty, w wielogodzinnych kolejkach. I nienawidzę stać w kolejkach. Ja wiem, że to jest, nie wiem, trzeba się tego nauczyć może po prostu, albo traktować tak jak moja mama, stojąc w kolejce do rzeźnika, rozmawiała z koleżankami, ze znajomymi, sąsiadkami, to był jakiś rodzaj... spotkania towarzyskiego. Tak. No a kolejka po bilety do teatru? No Tomek, z takiej kolejki się nie wychodzi. Nie stoję w kolejce. No nie, bo ty stoisz na scenie. Stoję, zawsze przychodzę na styk. A jak jest kolejka do jakiegoś miejsca, choćby do restauracji, takiej restauracji, wiesz, takiej modnej, do której wszyscy chodzą, i ja miałbym stać tam 40 minut w kolejce, żeby zjeść, to ja wolę zmienić knajpę po prostu. No. I tyle. Ale samochodem lubisz jeździć. Lubię, ale nie lubię stać w korkach. No to jak ty sobie radzisz w Warszawie? No dużo za kierownicą przeklinam i denerwuję się. I to chyba jest, wiesz, to chyba jest jakiś rodzaj takiego spuszczania z wentyla powietrza. Trochę tego, wiesz, upuszczania pary sobie, nie? Oczywiście jestem wtedy sam w samochodzie nikt się na mnie nie gniewa, że używam takich, a nie innych słów nieparlamentarnych. Nikt tego nie słyszy? Nikt tego nie słyszy, ale takie rozładowanie napięcia jest, może mi, chyba jest mi potrzebne, no, bo ja raczej jestem łagodną osobą tak na co dzień. Lubisz prowadzić czy być pasażerem bardziej? Prowadzić. Na pewno prowadzić. W ogóle czas, zauważ, szybciej za kierownicą mija, kiedy jesteś kierowcą, a nie pasażerem. No, zdecydowanie. Twoje pierwsze auto, pamiętasz? Moje pierwsze auto, tak. Skoda Octavia. A jaki kolor? Srebrny. I wyglądałem jak ci nieoznakowani policjanci i wszyscy zwalniali przy mnie. Jeszcze miałem takie ciemne szyby z tyłu, więc oni byli przekonani, że ja jestem, wiesz, nieoznakowanym radiowozem. A grałeś kiedyś policjanta? Policjanta? Chyba nie. Ja miałem niedawno okazję, bo byłem castingowany do takiej roli, ale no nie. No, w mundurze ciachoby też dobrze wyglądało. Pozdrawiamy wszystkich policjantów, no i oczywiście ludzi za kółkiem. Wrócimy za chwilę. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Jedziemy sobie teraz z Tomkiem Ciachorowskim. Ty prowadzisz, tak? Jak jesteśmy w samochodzie, czy ja? Tak, ja. Dobra, gdzie jedziemy? Jedziemy na południe Polski. I co tam będziemy robić? Chodzić po górach. A, ulubione twoje zajęcie, kiedy nie grasz? To podróże. Na pewno podróże. Ja jestem z nadmorza i zauważyłem, że większość ludzi, kiedy myśli o wakacjach, myśli sobie, Boże, morze, błękitne morze, no ja tak piasek, nie? A ja, może dlatego, że pochodzę z Gdańska i miałem na co dzień piasek i morze, to mnie zawsze wakacje kojarzą się z otwartymi przestrzeniami w górach, nie? Szlaki górskie i no to coś, co mnie kręci. Super. Poznaliśmy się w końcu na czystych Tatrach, czyli tak. Społecznie jesteś zaangażowany. Jestem społecznie zaangażowany w różne społeczne inicjatywy i tak sobie chyba postrzegam tak swoją też misję, tak mówiąc szumnie, że ta popularność, którą udało mi się zdobyć, może być przekuta na coś pożytecznego. I kiedy ktoś prosi mnie, a współpracuję z różnymi fundacjami, o pomoc, jak teraz na przykład fundacja hospicyjna chce, żeby, jak co roku z nimi przeprowadzam taką akcję, malujemy bombki. Ja i tam namawiam różnych kolegów, koleżanki, którzy są rozpoznawalni, dekorujemy bombki, które potem są licytowane w Gdańsku, w moim rodzinnym mieście, i fundacja hospicyjna
Przeznaczę te środki na hospicjum. Tak, na opiekę nad swoimi pacjentami. Tak niewiele, a można dużo zrobić. Wiesz, co nas to kosztuje, wiesz, to jest udekorowanie takiej bombki, to jest 30 minut albo godzinka. I dobra zabawa. I dobra zabawa przy okazji. A możemy tak dużo zrobić, wykorzystując swoją popularność. Wydaje mi się, że no jest to jakiś dług, który my spłacamy. No to ładne. Natomiast ty nie od razu byłeś na scenie, chociaż chyba zawsze cię to fascynowało. Oceanotechnika? Oceanotechnika, tak. Nie mylić z oceanografią, są dwa różne kierunki. Oceanografia jest uniwersyteckim kierunkiem, oceanotechnika politechniczna. Ja skończyłem politechnikę. Chodzi o budowę okrętów i obiektów pływających. Ja tak mówiąc, Jezu, tym zanudzam, ale MSU skończyłem, maszyny siłownie urządzenia okrętowe, czyli napędy okrętowe, ta bajka. Czy Tomek Ciechorowski potrafiłby zbudować okręt? Teraz na pewno nie, ale nawet po studiach ja wiedziałem, że to nie jest moja bajka i wiedziałem, że to... Nie ten statek, nie ten kurs w ogóle, nie? Więc trzeba było po prostu zrobić woltę i zmienić azymut i gdzieś w zupełnie innym kierunku popłynąć. Czyli ty wiesz, co to jest mila morska? No wiem, oczywiście. Pamiętam coś tam z tych studiów. To mogę cię brać do samolotu jako nawigatora. Poradziłbyś sobie? No, chyba tutaj... Ja byłem harcerzem. O, jeszcze to. Jeśli chodzi o nawigowanie jakieś tam rozeznanie w przestrzeni, orientację w przestrzeni, to mam zuch, jakieś kwalifikacje. Zuch to jest najpierw zuch chłopak, tak, później tak, jest harcerz. Harcerz, tak, no scout. I dowodziłeś tymi harcerzami. I dowodziłem tymi harcerzami też, ale powiem ci, że ja nie mam takiego, nie miałem nigdy i nie mam takiego zmysłu orientacji w przestrzeni danego mi z góry. Od Bozi. No nigdy nie miałem. Ja się gdzieś rzeczywiście jako harcerz wolałem posiłkować kolegami moimi przybocznymi, którzy lepiej sobie radzili z kompasem i mapą. No dobra, ale miałeś kompas. Miałem, no wiesz, jak będę kiedyś zgubię się w lesie, to bez problemu znajdę drogę powrotną. No to tyle dobrego. No to po przerwie powiesz, kiedy w końcu trafiłeś na scenę, dobra? Dobra. Ola Kuc prowadzi audycję Motolotna. Drodzy Państwo, wiemy, że szykujecie się do nocy sylwestrowej. My już jesteśmy w zasadzie gotowi w cekinach i w dobrych humorach. Gdyby nas Państwo widzieli. No nie. Tak błyszczymy. Błyszczymy. Lubisz błyszczeć? Nie. Skromne ciacho? Nie, ja raczej lubię się wtapiać w tłum. Chociaż im jestem starszy, tym są takie sytuacje, kiedy lubię się wyróżniać, to prawda. Jakie? No na przykład, kiedy jestem na scenie. No zdecydowanie, drzew i trawników nie grasz. Tak, no i tak myślę sobie, okej, no to jest jakiś taki moment, kiedy mogę pokazać siebie. No jak to się zaczęło? Tutaj scena? Studia, nagle scena. Wiesz, to też się nie urwałem z choinki jako aktor, bo po tej oceanotechnice, o której rozmawialiśmy wcześniej, poszedłem do szkoły aktorskiej w Olsztynie, studium aktorskie w Olsztynie, takie przyteatralne, taka trzyletnia zawodówka. I to się nie wzięło znikąd. Wcześniej już parę lat spędziłem na scenie w takiej amatorskiej grupie teatralnej. Rozwijałem swój talent i swoje zamiłowanie do sceny. No właśnie, ale to wtedy było tylko hobby. Czy myślałeś już o tym, nie, że zawodowo? Nie, to było hobby. No i nie myślałem o tym. Wiesz, no chodziło mi po głowie to. Ja teraz myślę sobie z perspektywy czasu. Ja tak do końca nie mówiłem tego nikomu, ale chodziło mi to po głowie, nie? A co gdybym był aktorem i robił to, wiesz, zarabiał tym na życie i jakby to było? Jakby to było, no. No i proszę, odhaczyłeś, checklista, tak, spełniłeś. Tak, dlatego wiesz co, wszystkie takie, wiesz, które zasiałem sobie, zaszczepiłem takie właśnie dążenia jakieś, cele, to one wykiełkowały i potem okazuje się, że one nabrały kształtu, nie? I się zmaterializowały. Fajne, może to będzie coś, co doda wiatr w skrzydła naszym słuchaczom. Może ktoś teraz myśli o zmianie życia. Tomek Ciechorowski mógłby im podpowiedzieć, za czym podążać. No, gdzieś po prostu trzymać się tych myśli i nie lekceważyć ich. No, to fajne. Ty masz siostry. Tak, trzy. Jeden chłopak w domu? Jeden chłop. No, tak. No, no jako dziecko. Jako dziecko. Więc miałem taki sfeminizowany dom, tak. No, jak było? Było z siostrami? Zabawnie. Myśmy byli wszyscy...
może nie łobuzami, no, ale ja zawsze słyszałem od mojej mamy, że jestem krnąbrny, cokolwiek to znaczyło, cokolwiek miałem na myśli, bo mi się wydawało, że ja byłem raczej grzecznym dzieckiem, ale lubiłem chodzić swoimi drogami. A ty chciałbyś mieć dzieci? Nie, nie. Wiesz co, ja sobie to pytanie już kilka razy w życiu zadawałem i nie widzę się zupełnie w roli ojca. No tak mam po prostu, no. Ale za to byłeś krnąbrnym dzieckiem, nie było z tobą nudno. Czy siostry cię zdominowały, czy były twoimi przyjaciółkami? Przyjaciółkami. Do dziś tak jest. Do dziś tak jest. Mamy naprawdę bardzo dobre relacje z siostrami, które mieszkają w Gdańsku. Często się widujemy, ale też oczywiście mamy jakieś grupy swoje tam w WhatsAppie, na Messengerze i po prostu sobie korespondujemy, jesteśmy cały czas na łączach. Czyli masz wsparcie. Tak, oj tak, tak, tak. To co byłoby najlepszym prezentem na Nowy Rok dla Tomka Ciechorowskiego? Najlepszym prezentem? Najlepszym prezentem dla mnie byłoby więcej wolnego czasu. Ta-da! Więcej wolnego czasu, tak, tak. Wiesz co, i takiego wolnego czasu, ale takiego przeżywanego bez poczucia winy. Boże, powinienem być teraz w pracy, czemu nie ma mnie na planie, czemu inni grają, a ja nie. Tylko takiego wolnego czasu przeżywanego świadomie i z takim poczuciem, okej, okay, to mi się należy, nie? No dobra, to ja ci tu w Radiu Janosik wypiszę czek na wolny czas, dobra? Dobra, poproszę. A teraz chwilę wolnego czasu dla państwa. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Drodzy państwo, skoro Sylwestra jutro, no to Tomek, jak ty lubisz się bawić? Jak lubi się bawić Tomek Ciechorowski? Wymarzona zabawa Tomka, ulubiona zabawa. Boże, wymarzona zabawa Tomka. W tej chwili ja jestem już nudnym starszym panem. Jasne. Naprawdę, w tej chwili wymarzona zabawa, po prostu siedzę sobie z przyjaciółmi na PlayStation i gramy w Ticket to Ride. Taka wersja planszówki, którą teraz można grać na PS4. I sobie gracie. Nuda, no. Dla większości ludzi nuda, a mnie to ekscytuje. Dlaczego? Co dlaczego? Cię to ekscytuje. Ja w ogóle jestem taką osobą, która lubi rywalizować. I lubi wygrywać oczywiście. Znaczy nie lubię przegrywać, może tak. I lubię, wiesz, jakieś planszówki, escape roomy, takie rozrywki, gdzie jest rywalizacja w to wpisana. Może mi tak z harcerstwa jeszcze zostało, nie wiem. A to fajne. Może powinieneś skonstruować swój escape room. Mógłbym. No, co by tam w było? W wielu escape roomach byłem. Wiesz co, byłoby dużo pomieszczeń, byłoby dużo ciemnych pomieszczeń. Strasznych. Strasznych. A lubię też się bać, tak. Lubię horrory oglądać i lubię w taki oczywiście kontrolowany sposób, nie? Bo tak na życie to raczej wolałbym się nie bać, a mam wrażenie, że za dużo, za często mi towarzyszy strach. Taki nieracjonalny strach i taki, który właściwie... Lęk? Wydumany. No. I chciałbym powiedzieć, że im jestem starszy, tym tego lęku jest mniej, no ale tak nie jest. Że a co takie, cię przeraża? Przerażają mnie takie rzeczy, które chyba wszystkich nas gdzieś doskwierają. Takie rzeczy, które wszystkim nam doskwierają. Mam tu na myśli wiesz, jakieś sytuacje zagrożenia typu choroby, wojny, tak, COVID, pandemia, jakoś tak nam spustoszyła głowy, mam wrażenie. Nie na pewno, zryła mi beret i jakoś tak. Co się wydarzyło wtedy z tobą? Wiesz co, miałem jakieś ataki paniki takie, które mi się nie zdarzały już od wielu lat. I musiałem gdzieś tam do siebie wrócić po prostu, no, po tych przygodach i takich aberracjach różnych. Ale to chyba wszystkich nas dotyczyło i każdy na swój sposób jakoś przepracował, nie? A jaki znalazłeś sposób na to? Wiesz co, właśnie starałem się od tego nie uciekać. Raczej się jakoś z tym konfrontować i ja, mimo że bardziej uważam się za artystę niż umysł ścisły, to może mam taką przypadłość, która mi z Politechniki została. Ja rozkładam wszystko na części pierwsze. I jakoś ja muszę rozbroić tę bombę, nie? Jeśli coś mnie naprawdę po prostu ciąży nade mną i nie daje mi spać i spędza mi sen z powiek, to ja muszę po prostu się z tym zmierzyć jakoś, no, skonfrontować i jakoś powiedzieć,
przekonać siebie samego, że nie ma się czego bać. I udało się. Tak. Tak, chociaż wiesz, no są sytuacje, które no emocje czasami rodzą się w sposób niezależny od naszej woli i wtedy musimy zrobić pauzę, przyjrzeć się sobie tym myślom, czarnym myślom. No i tak po kolei mi po prostu pomaga mówienie do siebie na głos w takich sytuacjach, nie? Wyluzuj, to wszystko to tylko jakieś twoje iluzje i po prostu, no i co będziesz z tego miał, że się będziesz bał, no wiesz. Świetne, jesteś swoim własnym suflerem. Tak. Ola Kuc prowadzi audycję Motolotna. Świetnie, w klimacie zabawy rozmawiamy też o rzeczach bardzo poważnych z Tomeczkiem Ciachorowskim. Mhm. Ty kojarzysz się z ładnym chłopcem, fajnie, już o tym mówiliśmy, ale nie przesadzajmy, bo dostajesz też rolę czarnych charakterów, co chyba niezwykle lubisz. Od paru lat faktycznie obsadza się mnie głównie jako szwarc charaktery. Bardzo to lubię. Też chyba mam jakąś taką łatwość we wcielaniu się w takie postaci. I nie wiem, do końca wiem, z czego to wynika, bo ja raczej, ja, ale też osoby, które mnie znają, raczej nie postrzegają mnie jako osoby... No właśnie, po warunkach mógłbyś być wyłącznie miłym chłopcem i amantem, tak? Tak, taki miły chłopak, nie? No, a tutaj? A tu się gdzieś tam, no nie wiem, taki jakiś rys we mnie dostrzeżono i może to jest jakiś rodzaj właśnie, wiesz, rozładowywania negatywnych emocji, które mi towarzyszą. Ja jakoś rzeczywiście znajduję przyjemność w graniu takich postaci. Może umiejętność też konfrontowania się z trudnymi tematami? Być może, bo od wielu lat już nie uciekam od takich emocji. Kiedyś uciekałem w różne używki, a teraz się z tym po prostu konfrontuję i w jakiś inny sposób sobie z tym radzę. Zdrowszy. Zdrowszy, nie taki destruktywny. To brawo. Twoja ostatnia ulubiona rola? Coś cię szczególnie poruszyło? Ale mówisz o mojej roli? Tak, tak. A, bo pomyślałeś o innych aktorach. Tak. No, tak. To też chętnie się dowiemy, kogo podziwiasz. Ale powiesz najpierw o swojej? Jeśli chodzi o mnie i o moją pracę. Wiesz co, to jest rola, której jeszcze nie zagrałem. Ale się już gdzieś do niej przygotowuję. I ja nie wiem, czy ona, czy wiesz, czy ten projekt dojdzie do skutku. Ale już jest poruszony. Jest poruszony, tak. I to jest coś, co czytając ten tekst, bo nie chcę za dużo mówić o tym projekcie, ale czytając ten tekst, ja czułem, że ja chcę to zrobić. Ja czułem, to się po prostu czuję, że to coś porusza to w tobie takie struny. Czarny charakter? Nie. Nie. Wrażliwa postać. Nie, ale odważna rola i taka z dużym potencjałem dramatycznym. Ja w ogóle o sobie myślałem na początku mojej drogi zawodowej, że ja będę grał głównie jakichś kordianów. No mówię, no przesadzam, ale raczej widziałem w sobie dramatyczny potencjał, tak? Żeby nie powiedzieć tragiczny. A tymczasem gram głównie w komediach, znaczy poza telewizją, bo na scenie gram głównie w komediach. I jakoś tam sobie w tym... Jakoś sobie radzę z tą jakoś komedią. Sobie radzę, wiesz. Chociaż ja nie mam takiego, wiesz, takiej wiskomiki w DNA. No nie mam. Ale dużo się uśmiechasz, Tomek. Jesteś radosny? Jestem, tak. No właśnie. Tak. Nie widzisz, jakie mam zmarszczki mimiczne. Na szczęście. A rola, która tobie się spodobała? Widziałem ostatnio... Tytuł mi uciekł. No ten aktor. To jest Benicio del Toro. Ale ucieczka z... no skądś tam. Serial, to jest serial, taki miniserial. Poruszył cię. Z jakiejś tam miejscowości. Wiesz co, ja dawno nie widziałem aktora, który tak by grał. I to... Boże, on dokonywał takich wyborów aktorskich. Mnie się marzy, żeby być takim aktorem, żeby... Ja nie wiem, jak on to robi. Jak on... Wiesz, bo zazwyczaj te wybory aktorskie, które nam nasuwają jako pierwsze, są najbardziej banalne. A on po prostu robił to odważnie i bez trzymanki. Wow. Wybory aktorskie. Wrócimy do tego. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Tomek, przywitaj się z Państwem po przerwie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Janosi. A tak powiedz teraz, wiesz, tak, jak? Że zły charakter. Zły charakter, czekaj. Witam wszystkich słuchaczy Radia Janosik. Wiesz, zauważ, że czarne charaktery raczej, dlatego są czarne, że mówią...
wiesz, to wcale nie chodzi o to, żeby im piana leciała z pyska, nie? My się boimy ludzi, którzy mówią ze spokojem i cedzą słowa i mówią, są bardzo opanowani. Tego opanowania, czyli braku szczerości być może. No, coś takiego. I być może, wiesz, to takie zderzenie mojej raczej takiej aparycji, no może już od dawna nie cherubinka, ale raczej aparycji takiego miłego, fajnego gościa z takimi cechami, które jednak wzbudzają lęk w odbiorcach, widzach, słuchaczach. To przerażająca mieszanka. Jest, no i wiesz, to zdarzenie, że właściwie każdy z nas, każdy przechodzień, ktoś, kogo mijamy nawet, wiesz, kilka razy dziennie, może okazać się jakimś psychopatą albo jakimś, wiesz, no... O nie. Wrogiem, zagrożeniem dla nas, no. Myślę, że państwo cię poznali. Jak się szykuje do swoich ról Tomek Ciechorowski? Jak wybierasz? Wiesz co, kiedyś robiłem to bardziej analitycznie, to co mówiłem, że ja jestem takim umysłem nie do końca ścisłym, ale jednak jakieś piętno na mnie odcisnęła ta politechnika i ten taki trening techniczny. I rozkładałem te role na części pierwsze i wiesz, i tutaj jakieś okoliczności założone i stawiałem sobie jakieś cele w scenach. To wszystko było jakimś równaniem. Ta rola, każda scena była równaniem dla mnie. A teraz bardziej słucham serducha i gdzieś tam czuję, że może dlatego, że mam już takie, a nie inne doświadczenie, że bardziej ufam swojej intuicji i temu, jak ta intuicja mi prowadzi. Bo rzeczywiście coś czytasz, jakiś tekst i w tobie się rodzi jakaś emocja. Wzbudza, ten tekst wzbudza coś w tobie, jakąś emocję. I czasami trzeba po prostu za tym pójść. A kiedy zacznie się to rozkładać czynniki pierwsze, to się to ukatrupi te emocje. I ona już wtedy nie ma szansy się pojawić. No tak, pojedziesz do głowy. No, jesteś za bardzo, siedzisz wtedy w swojej głowie, no. To trochę ci ta energia przeszła z głowy do serca bardziej. Tak, tak, zdecydowanie i na pewno się, na pewno podążając za głosem serca, ten zawód uprawia się trochę na innym levelu. Że ludzie to lepiej czują? No, my wszyscy, wiesz, my ludzie, widzowie, oglądamy telewizję, filmy, chodzimy do kina, bo chcemy coś poczuć. Sztuczna inteligencja nie zastąpi aktorów. Wytwory sztucznej inteligencji nie będą mogły konkurować z aktorami, którzy przeżywają coś na stówę. I to nie jest po prostu jakiś algorytm, który realizuje jakiś awatar, tylko to jest emocja, prawdziwa emocja, która się wzbudza i dlatego widz czuje się wzruszony, poruszony, rozbawiony, bo widzi tam człowieka z krwi i kości, nie? I takim ty chcesz być aktorem? Chcę budzić emocje, no. Chcę ludzi poruszać, chcę zmieniać jakieś, wiesz, ich życie, no. Takie, chociaż na te 40 minut. No to fajnie, że teraz opowiadasz nam o tym w radio. Ola Kuc prowadzi audycję Motolotna. Proszę państwa, razem z Ciachem życzymy wam cudownej sylwestrowej nocy jutro. Tak, szampańskiej zabawy. Czego jeszcze? No, jakiegoś takiego wejścia w nowy rok z poczuciem, że ten rok będzie fajny, że to będzie 365 dni, tak? Dobrze mówię? Tak. 360 fajnych dni. Szans. Szans, tak. No, postrzegajmy każdy dzień jako szansa. Jako szansę. I ja, wiesz, zasypiam ostatnio z takim poczuciem wdzięczności za każdy dzień, który mam za sobą. I myślę sobie, kurczę, wiesz, ale fajnie, że czeka mnie kolejny dzień, nie? I z takim poczuciem ekscytacji, co się wydarzy fajnego w tym kolejnym dniu. Oczywiście nie zawsze jest fajnie. No i to, że będzie 365 dni w roku, będzie fajnie, słonecznie i miło, to jest iluzja i mrzonka. Ale dostrzeganie tych fajnych dni i tych momentów, które budują nas, jest chyba, wiesz, dużo cenniejsze niż skupianie się na wszystkich potknięciach i na tym, że mamy taką, a nie inną zimę, chociaż teraz akurat jest piękna zima. Zjawiskowa, bardzo filmowa. Tak, taką zimę. Gdyby tak miała wyglądać zima to co proszę. Roku,
to ja mógłbym nawet skrócić o miesiąc lato. No nie, Tomek. Chociaż ja jestem cytrusem, ja kocham wysokie temperatury, słońce, ale taka zima jak teraz jest za oknami. Wizualnie pięknie. Jest wizualnie pięknie. A poza tym, wiesz, no, jak sobie tak śnieżyk leży i skrzypi pod nogami, pod butami, to kurczę, no wiesz, jakoś tak się milej wychodzi z domu. Jest magicznie. Nawet jak on stopnieje, drodzy Państwo, ważne, żeby Wasze serca nie topniały nigdy. Chociaż czy dobrze, jak serce topnieje, jak uważasz? Nie, uważam, że trzeba jednak cały czas tam dosypywać trochę węgla do tego serca. Żeby się paliło. Żeby się paliło, no i żeby ciągle to serce, wiesz, miało dla kogo bić i znajdować takie sytuacje, gdzie to serce przyspiesza trochę. A co dla ciebie jest paliwem? Skoro już jesteśmy w tej życiowej trasie. To są ludzie inni, relacje z innymi ludźmi i mnie się kiedyś wydawało, że jestem samotnikiem. A tymczasem okazuje się, że ja ze wszystkim, co mi się fajnego przydarza w życiu, ja muszę się dzielić z innymi. Chcę się dzielić z innymi, no i nie mówię tutaj o social mediach i tak, chociaż też, ale bliskimi. Takimi osobami, którym mogę powiedzieć o swoich sukcesach, ale też o swoich potknięciach. Ale chronisz życia prywatnego? Nie jesteś za tym, żeby o tym opowiadać? Nie, wiadomo, że wiesz, że głównie przez to, że każdy z nas funkcjonuje w mediach społecznościowych, to uchylamy drzwi do swojej prywatności. Ale to ja decyduję, jak bardzo chcę te drzwi uchylić i to jest taka szparka, no, przez którą można sobie jakieś tam zajrzeć. Ale klatę pokażesz. Aż klatę pokażę, tak. Znaczy, że w teatrze, właściwie w każdym spektaklu chodzę roznegliżowany i właściwie no... Rozbierają cię? Rozbierają mnie. Rozbierają cię panie wzrokiem? Widzisz to? Panie, panowie? No, tak, tak. Chociaż wiesz, ja... Okej, okay, no ja jestem... gdyby tylko i wyłącznie traktowano mnie w taki sposób instrumentalny, przedmiotowy, no to pewnie bym się na to nie godził. Ale wydaje mi się, że jednak głównie ludzie, którzy mają ze mną do czynienia w różnych sytuacjach, również zawodowych, postrzegają mnie jako człowieka, który ma coś tam, coś wiesz. Dobrze, wyjdźmy już z tej twojej ksywy, ciacho. W takim razie niech tobie smakuje wszystko w życiu. No i co, złożymy życzenia sylwestrowe naszym słuchaczom, Tomuś? Tak, oczywiście, drodzy państwo. No czego wam życzyć? Życzę wam, żebyście dobrze czuli się sami ze sobą, ale też mieli wokół siebie osoby, z którymi możecie porozmawiać na każdy temat i z którymi możecie podzielić się wszystkimi waszymi doświadczeniami, i tymi fajnymi, no i tymi mniej fajnymi. No i super. Szczęśliwego nowego roku, Tomek. Szczęśliwego nowego roku. Państwu też. Państwu również, hej. Dzięki, pa.